Witam w podcaście nieprofesjonalnym Seryjni. Dziś usłyszycie o sprawie Margo Freshwater, która jest mało znana, ale moim zdaniem dosyć ciekawa. Margo Freshwater urodziła się 4 czerwca 1948 w Ohio w USA w rodzinie zaliczającej się do klasy średniej. Ojciec opuścił rodzinę, kiedy Margo miała 5 lat i matka została sama z trójką dzieci. Margo miała 2 braci i była środkowym dzieckiem. Niestety mama Margo nie radziła sobie z tą sytuacją i szukała pocieszenia w alkoholu, co miało oczywiście negatywny wpływ na dzieci. Mimo to w szkole Margo dobrze się uczyła, poza tym była bardzo wysportowana, szybko biegała i doskonale pływała. Nie była jakoś super popularna, ale miała grupę najbliższych przyjaciół. W koledżu Margo poznaje swoją pierwszą miłość i to powoduje poważne zmiany w jej życiu. Dziewczyna zachodzi w ciążę, ale chłopak nie poczuwa się do odpowiedzialności i ją zostawia. Po urodzeniu Margo oddaje dziecko do adopcji i bardzo to przeżywa. Jest w depresji i próbuje nawet popełnić samobójstwo. Próba jest oczywiście nieudana i Margo po jakimś czasie dochodzi do siebie. W wieku 18 lat poznaje nowego partnera, Ala Schlereta. Al niestety ma dużo problemów. Jest kryminalistą i wkrótce zostaje zatrzymany, skazany i osadzony w więzieniu w Tennessee. Margo jest zrozpaczona, nie chce pogodzić się z rozstaniem i postanawia mu pomóc. Jedzie do Tennessee, a jej plan polega na znalezieniu adwokata, który ma jej pomóc wydostać Ala. W ten sposób jej losy łączą się z adwokatem Glennem Nashem. Margo znajduje jego numer w książce telefonicznej, dzwoni i Glenn po krótkiej rozmowie pojawia się w jej pokoju hotelowym, aby porozmawiać o sprawie. Glenn przychodzi pijany i bardziej niż sprawą interesuje się kontynuacją picia w towarzystwie dziewczyny. W końcu jest tak pijany, że zasypia na jej łóżku. Zrezygnowana Margo postanawia wrócić do domu. Wsiada w najbliższy autobus i odjeżdża. Ale Glenn dzwoni do niej kilka tygodni później i mówi, że wie, jak jej pomóc. Margo nabiera nowej nadziei i po przyjeździe do Tennessee kieruje się prosto do jego biura. Mówi szczerze, że nie ma za bardzo pieniędzy na opłacenie jego pracy, ale Glenn i tak zgadza się jej pomóc. Poza tym pomaga jej znaleźć pokój, w którym dziewczyna może mieszkać i pracę jako opiekunka do dzieci. Glenn Nash ma 38 lat, jest inteligentnym mężczyzną i jeszcze kilka lat wcześniej radził sobie bardzo dobrze, ale ma za sobą zarzuty dotyczące kradzieży przekazów pieniężnych i obligacji skarbowych. Co prawda został oczyszczony z tych zarzutów, ale w momencie spotkania Margo nadal prowadzone jest jeszcze jedno dochodzenie w jego sprawie, a dochodzenie to prowadzi Stowarzyszenie Adwokackie. Kolejnym dużym problemem Glenna jest alkohol. Nie wiadomo, czy alkoholizm jest powodem problemów z prawem, czy odwrotnie. W każdym razie sytuacja Glenna jest bardzo trudna. Poza tym u Glenna rozwija się paranoja. Wszędzie widzi podejrzane osoby, które jego zdaniem należą do rady adwokackiej i chcą zniszczyć jego karierę. Ponadto Glenn jest żonaty i ma 2 dzieci, ale bardzo zbliża się z Margo. Czas leci, Al nadal siedzi w więzieniu, a Glenn i Margo widują się niemal codziennie. Po kilku tygodniach Glenn poważnie kłóci się z żoną, która prawdopodobnie dowiaduje się o relacji z Margo i wyrzuca go z domu. Glenn oczywiście jedzie do Margo, która jest w pracy, czyli pilnuje dzieci pod nieobecność ich rodziców. Glenn mówi, że potrzebuje napić się whisky i prosi Margo, żeby pojechała z nim do sklepu. I tak robią. Biorą nawet ze sobą dzieci, którymi Margo się zajmuje. Kłócą się trochę po drodze, ale ostatecznie kupują whisky i wracają do miejsca pracy Margo. Margo ma na później zaplanowaną randkę z innym mężczyzną, o której Glenn nie wie.
On więc siedzi na zewnątrz w samochodzie, w nadziei, że potem wybiorą się gdzieś razem. Margo natomiast po pracy jest bardzo zdziwiona jego widokiem. Widzi, że whisky już się skończyła i Glenn naciska znowu, aby jechać do sklepu. Margo myśli, że im prędzej, tym lepiej, bo ma nadzieję, że jeszcze zdąży na umówione spotkanie. Jadą do tego samego sklepu, w którym byli wcześniej. W sklepie nie ma akurat klientów, za ladą stoi 60-letni Hillman Robbins. Nagle Glenn wyjmuje pistolet i mówi, że chce wszystkie pieniądze z kasy. Hillman nie zamierza walczyć i oddaje pieniądze Glennowi. Jest tego około $600. Nagle Glenn stwierdza, że Hillman na pewno jest z rady adwokackiej i zabiera go na zaplecze. Każe Margo stanąć za kasą. Pojawiają się nawet jacyś klienci i Margo staje na wysokości zadania, obsługuje ich. Natomiast Glenn po jakimś czasie strzela 5-krotnie do Hillmana, który ginie na miejscu. Glenn i Margo uciekają. Znajdują się świadkowie, mówią, że słyszeli strzały i widzieli uciekającą parę. Policja znajduje nieżywego Hillmana. Po obdukcji okazuje się, że otrzymał on strzały z dwóch różnych rodzajów broni. Policja szybko dostaje informację, że sprawcy to najprawdopodobniej Glenn Nash i Margo Freshwater. Świadkowie mówią, że widzieli ich wcześniej razem i później uciekających ze sklepu. Para ucieka na Florydę i wynajmuje pokój w jakimś małym motelu. Na Florydzie 18 grudnia znowu dokonują napadu w ten sam sposób. W czasie tego napadu ginie 44-letnia Esther Bueya. Esther została związana liną i zastrzelona. Policja początkowo nie łączy tego z napadem w Tennessee, bo odległość między miejscami zdarzeń jest duża, ale wkrótce w pobliżu znajdują samochód zarejestrowany na Glenna Nasha. W środku znajdują linę i amunicję, sprawdzają Glenna i okazuje się, że jest on poszukiwany. W ten sposób do sprawy wkracza policja federalna, ponieważ przestępstwa były dokonane w różnych stanach. Policja dostaje zgłoszenie o prawdopodobnym miejscu pobytu pary, a 27 grudnia znajdują kolejną ofiarę. Jest to kierowca taksówki, 55-letni Cici Surratt. Są więc trzy ofiary śmiertelne. Policja podejrzewa, że to nie koniec. Wiadomo, że para raczej nie ma samochodu, więc pod obserwację brane są terminale autobusowe i rzeczywiście Margo i Glenn zostają zatrzymani na dworcu w Mississippi. Oskarżenie chce wnieść zarówno prokuratora z Tennessee, jak i z Florydy. Glenn jednak zostaje poddany badaniom psychiatrycznym i nie staje przed sądem, bo stwierdzona zostaje u niego choroba psychiczna. Margo natomiast zostaje oskarżona o zabicie Hillmana Robbinsa i Cici Surratta, ponieważ dochodzenie wskazuje, że za zamordowanie Esther Bueya odpowiedzialny jest tylko Nash. W ten sposób Margo jest jedyną oskarżoną. Rozpoczyna się sprawa w Mississippi. Margo w sądzie mówi, że została zastraszona, że tylko Glenn jest winny, że ona bała się o swoje życie i dlatego robiła to, co jej kazał. Mówi, że kompletnie oszalał, że uważa wszystkich za osoby z rady adwokackiej, które chcą zniszczyć jego karierę. Ława nie jest w stanie podjąć decyzji o winie Margo lub jej braku. Glenn tymczasem opowiada różne historie, ale mówi o tym, że te osoby były z rady adwokackiej, że Margo nie była wmieszana, a on potrzebował pieniędzy. Z czasem Glenn dostaje diagnozę schizofrenia. Jako, że nie brał leków, to można założyć, że rzeczywiście będąc chory, a dodatkowo ciągle pod wpływem alkoholu, mógł czuć się prześladowany. Margo staje przed sądem po raz drugi. Znowu mówi, że jest niewinna, a sąd znowu nie może dojść do porozumienia i Mississippi się poddaje. Wysyłają Margo do Tennessee,
Tam rok później, podczas trzeciej sprawy, dziewczyna mówi to samo. Ale tym razem sędziowie zdecydowanie jej nie wierzą. Stwierdzają, że była zakochana w Glenie i że wiedziała, co robi. Margo zostaje uznana winną i sąd skazuje ją na 99 lat więzienia. Tym sposobem 20-letnia Margo zostaje wysłana do więzienia praktycznie na resztę swojego życia. 4 października 1970 roku ona i kilka innych więźniarek znajdują się na zewnątrz budynku pod obserwacją jednego nieuzbrojonego strażnika. W pewnym momencie Margo i inna kobieta, Faye Fairchild, wspinają się na ogrodzenie, przeskakują i biegną ile sił w nogach. Obie kobiety są młode i sprawne. Margo biegała w liceum, natomiast strażnik jest starszy i w niezbyt dobrej kondycji. Kobiety uciekają do lasu. Faye Fairchild zostaje zatrzymana. Kilka źródeł twierdzi, że została schwytana 2 lata później, inne, że kilka dni po ucieczce, a inne, że była na wolności ponad 20 lat. W każdym razie została zatrzymana i trafiła do więzienia, aby kontynuować odsiadywanie swojej kary. Ale Margo znika. Jest w tym czasie w ciąży. Nie wiadomo, kto jest ojcem. Wiadomo, że nie Glenn. Być może jakiś strażnik. Jedzie do Ohio i zmienia nazwisko na Tonia Myers. Wkrótce rodzi syna, któremu daje na imię Phil. Udaje jej się zdobyć pracę i zdobywa też nowy numer ubezpieczenia. W Ohio poznaje Filipa Zimmermana, któremu opowiada, że ma dziecko, ponieważ została zgwałcona w ośrodku dla nieletnich i mówi, że była tam, ponieważ była karana za drobne kradzieże. Nie pobierają się, ale wspólnie wychowują 2 dzieci, Phila i wspólną córeczkę Angel. Rozstają się po około 6 latach. Po jakimś czasie Margo wchodzi w kolejny związek. Wychodzi za mąż za Josepha Hutkinsa i mieszkają w Columbus. Margo rodzi synka Tima, ma teraz nazwisko męża, więc nazywa się Tonia Hutkins. Margo pracuje m.in. w klubie country i jako agent ubezpieczeniowy. Czas mija, Glenn robi postępy i lekarze decydują w 1983 roku, że nie stanowi już zagrożenia. Zostaje wypisany i jest wolny. Dzwoni do żony i pyta, czy może wrócić, i ona go przyjmuje. Myślę, że musi być bardzo wyrozumiałą osobą. Margo tymczasem wiedzie spokojne życie w Columbus, ale Joseph w roku 1988 umiera na raka. Margo jest więc wdową z 3 dzieci. Ze względów finansowych przeprowadza się i wybiera miasto niedaleko swojego miasta z dzieciństwa. Jest już wolna 18 lat. Zdarza się, że spotyka osoby z lat dziecięcych, ale nikt jej nie rozpoznaje. Czas nadal płynie i mijają 24 lata, od kiedy Margo uciekła. Jest to już jedna z najdłużej nierozwiązanych spraw. Pracownicy FBI wiedzą, że prawdopodobnie Margo ma inne imię. Wiedzą, że jest to imię Tonia, ponieważ Faye, czyli ta kobieta, z którą uciekała, powiedziała im, że taki był plan. Ale postępów jako takich nie ma. Daryl MacArthur to kolejny partner i mąż Margo. Margo przyjmuje jego nazwisko, więc nazywa się teraz Tonia MacArthur. Para przeprowadza się i mieszkają w mieście, w którym mieszkała w dzieciństwie. Margo jest już ponad 30 lat na wolności, kiedy w roku 2002 producent z programu Nierozwiązane Tajemnice pyta o jej sprawę agenta Grega Elliota, który tą sprawą aktualnie się zajmuje. On odpowiada, że nic się nie dzieje, sprawa jest martwa. Ale po rozmowie agent Elliot zastanawia się jednak, czy może coś się zmieniło. I rzeczywiście się zmieniło. Poza zeznaniami świadków i rodziny,
ma teraz do dyspozycji internet. Podejrzewa, że Margo żyje, wie o zmianie imienia na Tonia i zna datę urodzin Margo. Wpisuje to do bazy danych obejmującej różne dane statystyczne i ma trafienie. Porównuje zdjęcia i dochodzi do wniosku, że to ona. To był błąd, że wybrała taką samą datę urodzenia. Margo zostaje zatrzymana. Nikt z rodziny nie wiedział nic o jej przeszłości, więc myślą, że to pomyłka. Tonia jest przecież starszą panią, która lubi kręgle i jazdę konną, a nie morderczynią z wyrokiem dożywocia. Niemniej policja potwierdza, że to Margo. Jej rodzina nie jest na nią zła, chcą jej pomóc. Wynajmują adwokata i adwokat podkreśla, że w czasie przesłuchań Glenn mówił, że tylko on jest winny. Poza tym przed laty, kiedy Glenn był jeszcze w więzieniu, razem z nim siedział informator policji. Człowiek ten dał prokuraturze czterostronicowy list opisujący, jak Glenn przyznał się do samodzielnego zabicia Hillmana. Jednak prokuratorzy w czasie sprawy przed laty w Tennessee przekazali prawnikowi Margo tylko jedną stronę tego listu. Adwokat wymaga więc nowego procesu i proces ten się odbywa. W październiku 2011 roku, czyli 9 lat po ponownym zatrzymaniu Margo, sąd zaakceptował przyznanie się do winy w najlepszym interesie Margo Freshwater, pozwalając jej przyznać się do zamordowania Hillmana Robbinsa, zachowując jednocześnie niewinność. Nie wiem, na czym dokładnie to polega. Takie przyznanie się powodujące, że człowiek może wyjść wolny. Margo Freshwater spędziła w sumie ponad 10 lat w więzieniu i zostało to uznane za pełne odbycie kary. Została zwolniona z więzienia w listopadzie 2011 roku. Z więzienia odebrał ją mąż. I to już wszystko. Nie jest to typowa sprawa o seryjnym mordercy, ale jednak seryjny. Ale mam nadzieję, że ciekawa. Pozdrawiam i do usłyszenia.